Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj tym gościem jest poseł Tomasz Siemoniak, poseł na Sejm Platformy Obywatelskiej, którego witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, panie dzień pośle. dobry. Państwu. Zapadła decyzja. Ponownie kandyduje pan z Wałbrzycha do parlamentu. Czy sądzi pan, że uda się powtórzyć ten. Świetny wynik sprzed czterech lat, ponad 30 tysięcy głosów poparcia. Jak na średniej wielkości miasto, to jest, to jest bardzo dobry wynik. Jak będzie tym razem? Uda się to przewidzieć? no Przede wszystkim nie wyobrażam sobie, że miałbym kandydować z innego miejsca niż w i Ten okręg to moje rodzinne miasto, czuję się bardzo związany. Z Wałbrzychem, tu mieszka moja mama, moja rodzina. Mm -hmm. Jestem ambasadorem Wałbrzycha i te ostatnie cztery lata, właśnie z woli mieszkańców, wyborców, miałem zaszedł być posłem. Chcę ponownie poprosić o głosy. Bardzo liczę na to, że uda się ten wynik. Wynik, który w skali proporcjonalnej był jednym z najwyższych wyników w Polsce, bo liczy się liczba mieszkańców i do tego trzeba to odnosić. To ogromne zobowiązanie, ale. To jest tak, że nie ma nic z góry danego. Każdy ma tu w swym ręku decyzję, każdego trzeba o ten głos poprosić. Jeszcze nie ma kampanii wyborczej, bo najpierw prezydent musi ogłosić, że są wybory, i wtedy no, się rozpoczyna już tak kampania. Mniej więcej wiem. I wtedy mm -hmm. będzie to czas mm -hmm. rozmowy, czas słuchania, czas pracy, mm -hmm. czas przekonywania i też takiego bilansu, co udało się. Mi i osobom, z którymi współpracuję, zrobić dla, dla Wałbrzycha mhm. jego mieszkańców i w ogóle dla regionu. Mhm. Panie pośle, zapadła też taka, taka decyzja, co prawda to nie, nie całkiem nasze podwórko, ale poniekąd, bo blisko, że pani poseł Kida Błońska będzie kandydować z Wrocławia. Z czego ta decyzja wyniknęła? Nie obawiacie się Państwo, że jest no, słabiej znana niż Pan w Wałbrzychu? No, pierwszy krok to było to, że Przewodniczącym Platformy jest wrocławianin Grzegorz Schetyna. A właśnie, a I będzie on kandyduje z Warszawy, z Warszawy, no bo Taka jest naturalne, zamiana że lider kandyduje mm -hmm. przeciwko liderowi drugiego największego grupowania. Więc gdy nie ma Grzegorza Schetyny we Wrocławiu, to władze Platformy zastanawiały się, jaka osoba tutaj jest najwłaściwsza. Dolny Śląsk jest bardzo ważny na tej mapie i Wrocław, jedno z największych miast no, w Polsce. Platformy. Miasto, mm -hmm. które ma wspaniały czas świetnych kolejnych prezydentów i wyrazem docenienia wielkiej roli Wrocławia jest poproszenie pani marszałek Kida Wybłońskiej jednej z liderek platformy o to, żeby poprowadziła listę. Miałem okazję z nią długo rozmawiać. Ona też nasz region bardzo ceni tutaj, bywa gościem w Obrzychu, Świdnicy, byliśmy tak, razem z Tak, też była naszym gościem swojego tak, czasu. Więc mhm. Do Dolnego Śląska nie trzeba jej było długo namawiać, i mam wielką nadzieję, że w jakiejś części tę kampanię będziemy prowadzić wspólnie także z panem Piotrem Borysem, który w Legnicko-Jeleniu Górskim otwiera listę, bo Dolny Śląsk jest jeden i ja to bardzo mocno czuję tutaj w Obrzychu na południu województwa, że trzeba myśleć o Dolnym Śląsku jako o całości, że nie może być dwóch prędkości, że jest bogatszy Wrocław. Zagłębie Miedziowe, ale ważny też jest Wałbrzych Jelenia Góra i okay. ja się bardzo cieszę z tego, okay. że Marszałek Ida Wabłońska będzie we Wrocławiu, będziemy w poniedziałek razem ogłaszać to. We Wrocławiu na konferencji prasowej, właśnie pokazując, że tutaj musimy działać razem. Panie pośle, i jeszcze wracając też do listy, na drugim miejscu pani Monika Wielichowska, na trzecim pani Agnieszka Koła-Czleszczeńska, a co z panią Katarzyną Żygłowską, też zawsze była na czele list wyborczych. Co tym razem? Jaka propozycja dla Najpierw Pani Najpierw dwa zdania o, o moich koleżankach posłankach, znakomitych, świetnych. Pani poseł Monika Wilichowska prowadziła akcję Sprawa Polek mm -hmm. i bardzo się cieszę. W ogóle się cieszę z tego, że w pierwszej trójce są dwie kobiety, że to jest właśnie taki mocny sygnał. Jest że stawiamy, wianuszkiem tak, pięknych kobiet. Stawiamy mm -hmm. na Panie. I również Agnieszka Kołasz-Leszczyńska, też już nie pierwszą kadencję posłanka, doświadczona, ceniona. Kiedyś radna, samorządowiec. Myślę, że ta czołówka lisy tutaj jest bardzo mocna. A jeśli chodzi o panią poseł Katarzynę Mrzygłodską, sprawa, też bardzo wysoko oceniana posłanka w Warszawie. Bardzo doświadczona i pracowita. Po prasowita. śmierci świętej pamięci senatora Wiesowa Kiliana, który był naszym senatorem w tym okręgu, no poprosiliśmy Katarzynę Żegłocką o to, żeby zgodziła się, chciała kandydować do Senatu i wczoraj taką decyzję podjęła. Uważam, że ma wielkie szanse. Jest tu też znana ze swojej pracy dla Wałbrzycha. Ma Wiele sukcesów na swoim koncie. Ostatnio sprawę błędów w emeryturach górniczych podjęła wczoraj taką akcję w Sejmie prowadziła. Także jest osobą w brzechu znaną, cenioną i myślę, że ma ogromne szanse, żeby kontynuować misję senatora Kiliana, więc nie ma tu żadnych, żadnego drugiego dna. Po prostu uważamy, że również. W ze świdnicą powinny mieć nadal świetnego senatora. Wierzę w to, że to będzie Katarzyna Brzegłocka. Będziemy nad tym pracowali i prosili Aha, czyli... też o głosy mm -hmm. dla niej. Mm -hmm. Także w takim mocnym zestawie dojdą świdniczanie, dzierżoniowianie. Mieszkańcy innych powiatów. Myślę, że ta nasza lista będzie naprawdę mocna i będziemy walczyć o powtórkę w wyniku z 2015. Przypomnę, tu wygraliśmy. Tu wygraliśmy. Zgadza tu, się, tak. Platforma wygrała z PiS. Panie pośle, a jeszcze chciałam poprosić o wieści z Sejmu, bo, bo wczoraj jeszcze było dodatkowe takie posiedzenie. Nie ma jeszcze urlopu Sejmowego, chyba że już jest. Czy jeszcze będą jakieś posiedzenia? W no jest najbliższym posiedzenie czasie? planowane za tydzień dodatkowe. Siem pracuje w ogromnym bałaganie, mm -hmm. bo no najpierw jest zapytać, mało posiedzeń bo... przez miesiące od stycznia, a, a potem, potem nagle są jakieś nadzwyczajne mm -hmm. dodatkowe, trochę mm -hmm. rujnujące różne kalendarze, plany pracy, mm -hmm. więc rzeczywiście na 9 sierpnia wyznaczono kolejne posiedzenie. To nie ma już urlopu w takim razie? Bo no, w tym roku mm -hmm. raczej wszyscy są daleko od jakichś myśli urlopowych. Mm -hmm. no raczej tak. to jest taka dezorganizacja jakich, mm -hmm. jakichś planów, bo y, kto chciał być nie wiem u siebie w okręgu wyborczym, no to musi teraz zmienić plan. Także trudno jakieś tu zobowiązania zaciągać w tak pracującym mm -hmm. Trudno Sejmie. coś zaplanować. tak. Mm -hmm. I to wczorajsze posiedzenie, zaraz powiem o tej ordynacji. Właśnie, bo wiązało się, się z, były... z tym, mhm. że posłowie PiS popełnili błąd. Myśleliśmy, że uznają, że to jest taki znak, bo chodziło o to, żeby nie było kryterium dochodowego przy 500 plus dla niepełnosprawnych i że mimo, że popełnili błąd, to to jest w dobrej sprawie, na korzyść ludzi. Ale niestety w Senacie. Tę poprawkę odwrócili i zwołali dodatkowe posiedzenie, żeby Aha, to żeby... przypieczętować. Więc mm -hmm. smutne to było posiedzenie, bo tak naprawdę zrobiono nadzieję niepełnosprawnym, a teraz tę nadzieję odebrano. No i mm -hmm. oczywiście rzecz fatalna: zmiany w ordynacji. Kiedyś no właśnie, zwyczajem było, tak, czytałam, że, że... że. Kiedyś zwyczajem, dobrym zasadą było zmienia. to, że na pół roku przed wyborami ordynacji się nie zmienia, choćby dla zasady, a tu. Podjęto jakieś bardzo dziwne działania, forsuje się dziwne działania związane z orzekaniem o ważności wyborów. To też ma oczywiście związek z Sądem Najwyższym, z różnymi próbami nacisku na wymiar mm -hmm. sprawiedliwości. Więc bardzo mocno protestowaliśmy, protestujemy, bo tak nie powinno się robić. Nawet jeżeli byłyby, tak było w przeszłości, jakiekolwiek powody, to większość się wstrzymywała, żeby nie budzić podejrzeń. No teraz prowadzimy do sytuacji takiej, że naturalne będzie to, że będą nie wiem, obserwatorzy zagraniczni wyboru, bo to będzie budziło wątpliwości i styk ordynacji Państwowej Komisji Wyborczej i Sądu Najwyższego powinien być czysty, klarowny dla wszystkich, żeby nie, nie było żadnych wątpliwości mhm. o właściwość Ale procesu Ale Panie pośle, czy to możliwe, że, że się spełni takie, takie stare, stare powiedzenie, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, to aż do takiego stopnia może się, mogą zajść te zmiany, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość? No niestety tak to trochę wygląda. Oczywiście... Jeśli chodzi o komisje wyborcze, powołują je władze samorządowe, składają się z uczciwych, rzetelnych ludzi i, i tysiące tych ludzi mhm. gwarantują uczciwość procesu wyborczego na dole, w obodowych komisjach i wyżej. Natomiast stworzenie takiej możliwości, że nominaci partyjni w sądzie, wiemy co się no dzieje, ukrywa jest, się tak. podpisy itd., tak tak. będą mogli rozpatrywać ważność wyborów, protesty wyborcze. To jest coś bardzo złego, bo to będzie tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie, tak zwanym Trybunałem właściwie, gdzie pseudo prezes tego Trybunału z prezesem PiS ustala, co mhm. ma być. Więc bardzo niedobrze zbudowaliśmy pewien system opierania się na niezależnych sędziach, oceny procesu wyborczego, i ten system działał. Przecież wygrywały różne partie, też PiS wygrywał. Dlaczego to burzyć? Dlaczego to łamać? A teraz się taką próbę podejmuje i rzeczywiście wygląda to fatalnie. Rządząca większość no, bierze odpowiedzialność za ogromne wątpliwości do tego, czy. Nie zamierza właśnie majstrować. Może nie przy urnach, ale mm -hmm. tam, gdzie ale już gener, będą już te generalne samej, decyzje i zatwierdzenia. Na ostatecznych wynikach, i to już ta, ta poprawka została przyjęta, i już klamka zapadła. No, jeszcze senat, jeszcze, jeszcze senat. prezydent, mm -hmm. tak, no, ale tutaj nie no, tu... należy spodziewać się jakichś specjalnych. Mm -hmm. Specjalnych zmian, bo mm -hmm. Senat jest, jak widać, choćby po tej sprawie. Wracam do niej, bo to jest bardzo bulwersujące, tak? Bo jeżeli już tak się pomylono, mm -hmm. że coś dobrego zrobiono dla ludzi, to po prostu wstyd to odwracać odkręcać. i odkręcać. Mm -hmm. Nie ma mówili słusznie nasi senatorowie wczoraj, nie ma kryterium dochodowego, przy, nie było przy 13 emeryturze, tak? I dostał. Jak najbardziej słusznie I biedni, ubogi emeryt i miliarder emeryt dostał, tak. tak? Przy 500 plus. I mało zamożni dostają, i bardzo przy bogaci. każdy. A przy niepełnosprawnych PiS się uwziął i po prostu nie dał, tak? Mimo że. Chociaż ja wtedy, gdy byliśmy na sali, ja uznałem, że to. Jakieś dobro przez moment wzięło górę w posłach PiS. Oni się po prostu w bałaganie pomyli. Pomyłka. Z pośpiechu wszystko. Panie pośle, kampania, jest jakiś dzień oficjalnego rozpoczęcia kampanii. Czy to będzie z dniem ogłoszenia daty wyborów? Z tym ogłoszenia wyborów tutaj mhm. zasady są bardzo sztywne, tylko wtedy można wydawać pieniądze. Wtedy rejestrują się komitety wyborcze, są terminy rejestracji mhm. list, prawdopodobnie gdzieś tam na początku września. No jest przedział kilku niedziel w październiku i chyba jednej czy dwóch w listopadzie, gdzie te wybory mogą się odbyć. Wydaje mhm. się, że. To będzie data albo 13, albo 20 października, więc zapewne prezydent gdzieś w połowie sierpnia ogłosi, i wtedy, i wtedy, ruszy. I wtedy ruszy kampanię. Oczywiście no, taka kampania pełną parą to od początku września, znaczy to już, no to już od lat ma mamy sytuację mm -hmm. taką, tak. że wybory w Polsce są parlamentarne jesienią. No i ten, ten rytm już jest jakoś tam znany. Pamiętam takie próby, żeby przenieść wybory na wiosnę, żeby było łatwiej z budżetem, bo tak to ten, kto wygrywa wybory, no ma pierwszy budżet zawsze po poprzedniej po ekipie. Po poprzedniej, tak. Ale mhm. jednak, no, jest to, tak się to mocno trwaliło, że... Taka jest tradycja, Taka jest tradycja, że chociaż pierwsze mhm. były 4 czerwca. I, i, i tutaj, no to nie ale zapomnijmy. potem już tylko tak. jesień. Mhm, jasne. Panie pośle, to w takim razie przygotowujemy się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że, że jeszcze się spotkamy Bardzo nie dziękuję, raz. A oczywiście. dzisiaj gościem był Tomasz Siemoniak, kandydat, kandydat z Wałbrzycha Platformy Obywatelskiej do Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę.